ja nie kryję osobistej satysfakcji z tego powodu, że no chyba jako nieliczny prezes, na pewno nie w tej jednostce OSP Węglewice, jak i pewno w całej gminie, miałem to szczęście, że w trakcie dwóch kolejnych kadencji zmienialiśmy dwa razy auto bojowe. No w tej chwili jest to już, powiedzmy, no może nie ostatni, ale no jest to już auto na bardzo wysokim poziomie i jesteśmy z tego bardzo dumni. Dziś to przywitanie było no bardzo bogate, można powiedzieć, i w mieszkańców, w ich tutaj obecność oraz w tą oprawę, choćby race czy fajerwerki, więc radość jest ogromna. Tak, zgadza się, radość mieszkańców jest ogromna, ponieważ i zaangażowanie druhów, zarówno i mieszkańców, którzy też nam kibicowali w tym wszystkim, żeby ten wóz do nas trafił, no było ogromne, więc no, na pewno to się wszystkim należało i chcieliśmy, żeby to wyglądało naprawdę godnie i tak jak się należy.